Siemanko. Ho, ho, ho. Zobaczcie. Taka aura jest teraz. A zaraz wam tu wrzucę parę zdjęć. Co dzisiaj rano zostałem? No powiem szczerze, ręce opadają. Natomiast teraz wcale nie jest źle. Szacuję, bo nie wiem, bo nie mam termometra takiego bezpośredniego na dworze, tylko przy domu, a przy domu zawsze okłamuję, więc przekłamuję. Strzelam, że tak 7 stopni, może 8. Pod tym to na 100% wiem, jest plus 20 w tej chwili i ogromna wilgotność. Widać, jak się skrapla po tym. A dzisiaj za zadanie i na celownik bierzemy sobie figi. Jakie figi, to wam przypomnę, bo ktoś ledzi to wie. Tylko idę poszukać jeszcze doniczek. Ha, ha, ha. Dobra, coś tam wydłubałem. Oszczędziłem wam tego oglądania, jak szukam doniczek, bo przecież to nie jest teraz najważniejsze. Najważniejsze teraz to jest... Cholera, nie wziąłem ziemi. Och, najważniejsze to jest, że znalazłem jakieś doniczki. A teraz co? Klatka, cięcie. A co to to? Rumcajs do mnie puka. A teraz lecę potem, po ziemię, zaraz przyjdę. Doniczki najważniejsze, że znalazłem. Szukam specjalnie takich jeszcze mniejszych, kwadratowych, bo się w domu na parapecie łatwiej układa niż okrągłe, bo okrągłe to tak, wiadomo, jedna przy drugiej słabo to wygląda. Dobra, zaraz znowu się widzimy, idę po ziemię. Już się bałem, że ziemi nie mam, ale coś tu znalazłem jeszcze, tylko że zaś strach i obawa, że mi braknie. Nie ma jak to być przygotowanym, prawda? No ale tak to jest, jak człowiek wraca z pracy. A musi zrobić te porządkowe... może nie tak, bo wszystko wysypię. Te porządkowe swoje misje. O, tak będzie dobrze. Figi muszą znaleźć już, koniecznie już muszą znaleźć swój domek. A ja ciągle zwlekam i zwlekam, bo nie mam kiedy. Ale jak już jest czas, to trzeba się zabrać za robotę. Pogadam wam coś. Jedną ręką tu wkładam. Braknie mi tej ziemi. Cholera. Nie wiesz. Nie, nie mogę tego w worku trzymać, bo się nie da sypać. Może będzie dobrze. Może nie będzie tak źle. Po prostu może nie dam do pełna i tyle. A później w sezonie przesadzę. Dobra, cięcie. Potrzebuję drugiej ręki. Okej. Jedna mniejsza doniczka będzie, ale z drugiej strony tak sobie pomyślałem, bo to jest dla widza, dla Ani, obiecana, długo wyczekiwana, do 3 razy sztuka. Teraz bardzo, bardzo dobrze wróży, bo chciała tą figę, co ja mam tam przy studni w gruncie. No to udało mi się ukorzenić gałązkę. Ukorzenić, jeszcze korzeni nie widać, ale już jest wszystko na dobrej drodze, więc łatwiej będzie mi coś takiego wysłać. Tak sobie pomyślałem, a poczekam i zobaczę na dnie, czy wyjdą korzenie. Więc zaczniemy może od niej. To jest właśnie ta gałązka. Tu widzicie, jak wychodzą już takie korzonki i puściło listki. To znaczy, że
Dobrze to wróży. Figa już zanurkowała w swoim pojemniczku. Czekamy, aż korzonki wyjdą i leci do nowego domku. Natomiast tutaj, nie wiem, kto oglądał, to wie, kupiłem kaki od Grześka, też widzę. I on ma taką kolekcję roślin u siebie na ogrodzie. Wszystko mega mrozoodporne. On się nie bawi tam w jakieś wnoszenia, nie wnoszenia i wszystko trzyma w gruncie. Puszczałem wam tam właśnie z odcinkiem z kaki, puszczałem wam tam urywki właśnie z jego ogrodu. Fig, kaki i tych innych. I on to wszystko w gruncie ma i co roku zbiera plony ze swoich fig, bo te figi są naprawdę petarda. Od michurskich po różne inne wynalazki. I takim wynalazkiem na przykład, o, dał mi gałązki właśnie wtedy, co figę kupowałem, żebym sobie ukorzenił. I jak widzicie, chyba się coś udało. To się nazywa figa celeste. Tak jest. Czytałem o niej. Ona jest mega wczesna. Praktycznie już wiosną puszcza owoce. No i zdąży dojrzeć. Po prostu o to chodzi, że jest mega wczesna. Owoce są słodziutkie podobno. Soczyste i słodziutkie i duże. I duże. I to mnie właśnie cieszy, że są duże. A następną figą jest figa, jak ona się tam nazywała? Yellow Hardy. No i ta figa mocniejsza albo porównywalna jak Michurska 10 figa i daje żółte owoce do 150 gramów, 120-150 gramów z bursztynowym miąższem. I co? No i właśnie jej główną zaletą jest to, że jest bardzo mrozoodporna. Generalnie u nas normalnie to ten zimuje w gruncie. Mi tam dla przykładu, zobaczcie, minus 20. Minus 20 i michurska figa. Zobaczymy, czy jest zielona. O, pąk. No, pączek i już wychodzi. No to mamy namacalny dowód, że wszystko jest cacy. Ta moja dostała tak po tyłku minus 20, że to wszystko pousychało. To. Ale zobaczcie, jest zielona, widzicie? Jest zielona, czyli to wszystko żyje. Czyli też jest mega twarda, chociaż nawet nie mam pojęcia, co to jest za odmiana. Ale jest twarda sztuka. Minus 20. Faktycznie obsypałem ją śniegiem, ale nie wierzchołek sam. Był na wierzchu i przykryłem tylko włókniną. I to jedną warstewką, takie 50. I zobaczcie, dało radę. Bez problemu. Jest trochę zimno, więc się pośpieszę. Na trzy gałązki udało mi się ukorzenić dwie. Widzicie, tu w jednej wychodzi, tu w drugiej wychodzi, a ta uschła. I to widać od razu po kolorze. No, także widzimy się zaraz, bo muszę to ogarnąć. Dobra. Przesadziłem, podpisałem. Ja mam zawsze problem z zapamiętaniem, a tego mi się tworzy coraz więcej i więcej. I od różnych osób, więc muszę sobie to zapisywać. Te rarytaski odporne to akurat będę wiedział, że to od Grześka, więc nie muszę sobie pisać, że to Grzesiek. Ale, a zobaczcie, jeszcze ten kawałeczek, który mówiłem, że uschnął. Przetarłem mu tam i widać zielone, że wychodzi. Nie wiem, czy widzicie to. O, i widać zielone, że wychodzi, więc może się uda, że będę miał tutaj dwa. Ach, tak to wygląda. Tak to wygląda. To jest te Yellow Hardy, to figa niedawno odkryta w jakiejś tam miejscowości w Bułgarii, na jakimś prywatnym ogródku. I tak naprawdę Yellow Hardy to jakaś robocza nazwa. Jeszcze nie wiedzą, jak opisać tą figę, ale tak jak mówię, jest żółte owoce, w środku bursztynowy miąższ i
Mega odporna, minus 20 to lekko. No, Miczurin jest dowodem namacalnym. Żyje, jest zielony, elegancki, pąka wypuścił. A to podobno tak samo, nawet troszkę lepiej. Więc bardzo się cieszę, bo fajnie mieć coś, co rośnie w gruncie i tego nie nosić tam i z powrotem. Ale ja i tak przez pierwszy rok albo dwa będę miał to w doniczkach, bo będę chciał zobaczyć, jakie te owoce są. Jedną dam do gruntu, drugą w doniczce, bo jeżeli to będzie mit, chociaż nie jest mit, bo mi udowadniał i pokazywał zdjęcia. Mam nadzieję, że tutaj też coś z tego będzie. I nie ukrywam, że to, co ja mam, nie wiem, co to za figa. Dawca nie był podpisany, hehehe. A miejsce, z którego został pobrany, zlikwidowali. Zlikwidowali i nie ma szans, żebym pojechał się dowiedzieć, co to było. No, ale minus 20, a pokazałem wam, że gałązki są zielone. Mimo wszystko. Rewelka, rewelka. Jeszcze tylko, żeby ta wiosna. No dobra, kwiecień to wiadomo. Ale w maju, żeby już nie mroziło, to na pewno doczekam się owoców. Bo w zeszłym roku owoce były. Już listki wypuszczało, owocki małe, i w maju przymroziło minus 7 i wszystko opadło. I potem po jakimś czasie dopiero od nowa, koło czerwca od nowa. I tak zdążyłem zjeść dwa owoce, czy tam trzy, a było chyba z 50. To jak ktoś chce zobaczyć, to sobie może zobaczyć poprzednie filmiki. I niestety reszta poszła do Żyda. Natomiast trzy zdążyły, więc jakby to był ten miesiąc wcześniej, albo półtora, czyli w tym maju, gdyby nie przymroziło, to zjadłbym wszystkie. I też uważam to petarda, że petarda. No, rewelacja. Co to za gatunek? Nie wiem. Nie wiem, nie wiem. Także tu już się ukorzenia. Zbieram to do domu, bo zimno. Aha, i u mnie dzisiaj nocą. Na jednej prognozie pokazuje minus 5, a na pozostałych tam dwóch po minus 4, minus 3. I teraz komu tu wierzyć? I chyba cykasa muszę schować do domu, przynajmniej na tą dzisiejszą noc. Żeby minus 4 już są uszkodzenia liści. A po co ma się uszkodzić, prawda? Wrzucę do chałupy na te 2 dni. Nic mu się nie stanie, a ja przynajmniej będę spokojniejszy. Pozdro.